Witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu chcę Ci przekazać informację dotyczącą postawy, dotyczącą tego, czym jest postawa i dlaczego warto mieć postawę w codziennych działaniach, w codziennych czynnościach i przede wszystkim w podejmowaniu decyzji. Postawa, nastawienie i podejście do sprawy jest kluczową sprawą, ponieważ od tego tak naprawdę wszystko zależy. Zacznijmy od początku. Jeżeli od pierwszego początku samego dnia wstaniesz bardzo negatywnie nastawiony i stwierdzisz, że no niestety nic dobrego się w tym dniu nie wydarzy, to zapewniam Cię, że tak też się stanie. Natomiast jeżeli staniesz od początku, będziesz miał nastawienie super dzień, mam super nastawienie i jestem zmotywowany do tego, żeby coś w tym dniu dobrego zrobić, to zobaczysz, że cały dzień się będzie układał po Twoje myśli, albo przynajmniej będziesz miał takie okoliczności, które pomogą Ci w realizowaniu Twoich planów, albo w zadań, które masz sobie do postawienia, które sobie postawiłeś czy postawiłaś. Co jest dalej ważne? Ważne jest to, aby do każdej sprawy podchodzić z dosyć dużym, z dobrym nastawieniem, aby nie rozpatrywać pewnych kwestii w sposób negatywny, tylko jak to z tą szklanką jest, szklanka jest zawsze do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Od tego wszystkiego się zaczyna, ponieważ od nas bardzo dużo zależy. Jeżeli my się nastawimy do pewnych rzeczy w sposób negatywny, to niestety to ma swoje konsekwencje. Zauważ, że dla umysłu podświadomego nie ma znaczenia, czy coś jest prawdą, czy jest fikcją. Dla umysłu podświadomego wszystko tak naprawdę jest rozpatrywane w ten sam sposób. Zauważ, że 90% naszych decyzji, naszych reakcji to jest umysł podświadomy. Tam są zapisane pewne przekonania, pewne wartości, to, jakie decyzje podejmujemy, tam są w tym wszystkim, w umyśle podświadomym są już zakodowane. Umysł świadomy to jest 10%. Więc zauważ, że jeżeli nie programujemy się we właściwy sposób na te dobre rzeczy, to niestety pewne rzeczy mogą dziać się w wyniku tego, co ten umysł nasz podświadomy nam po prostu przygotował. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś podstawę miał i nastawienie odpowiednie do wszystkiego, co robisz, do swojej pracy, do relacji w rodzinie, do relacji ze znajomymi, do relacji z przyjaciółmi, do wszystkiego miej właściwe nastawienie i staraj się szukać pozytywów, otaczaj się ludźmi pozytywnymi. I tak samo, jeżeli otoczenie, w którym działasz, 5 najbliższych ludzi, którzy są wokół Ciebie, jeżeli mają podobne podejście do sprawy, podobne nastawienie, to jest duża szansa, że to Cię będzie rozwijało. Jeżeli Ty jesteś osobą pozytywną, a oni będą jednak podchodzili do sprawy negatywnie, czy będą starali Cię ściągać w dół, to niestety to jest nic dobrego z tego nie będzie. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś po prostu otaczał się ludźmi, którzy Cię wspierają i którzy Ci pomagają. Ja Cię serdecznie pozdrawiam, życząc Ci miłego dnia i mam nadzieję, że to nagranie także dzisiaj będzie dla Ciebie czymś inspirującym i być może coś wnosi dobrego do Twojego życia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Trzymaj się. Miłego dnia.